Cześć, tu Olek i dzisiaj moi koleżanki, z tobą jest tata, przyjdźcie się. Hej, siemano! I dzisiaj otwieramy karty piłkarskie Top Class. Taką oto jest gazetka, czyli taka paczka raczej. To jest paczka, Top Class kart piłkarskich. Mieli rodzice, kupili jedną paczkę i zobaczcie co trafiłem. Aubameyang, Valverde, De Paul, Richarlison, tutaj mamy Verratti i Mbappé. Ciekawa informacja, kiedy pierwszy mecz zagrali razem i możecie sobie zatrzymać i zobaczyć i ile razem meczy zagrali. Tim Werner, napastnik Niemiec, Sergio Ramos i Coutinho. Kiedyś gwiazda Liverpoolu, przeszedł do Barcelony bez sensu, a teraz jest w Aston Villa. Dobrze, a przekręć je teraz z drugiej strony, je pokaż, bo pokazywałeś, z drugiej strony są... jak one wyglądają. Z drugiej strony ładnie wyglądają, tak. I tutaj są napisane różne ciekawostki, na tych kartach. Piłkarzach. A propos, tu na przykład mamy Aubameyang. Zagrał w Chelsea na razie 13 meczy tylko i zdobył 3 gole. No to są najświeższe karty i nowość podobnież w Żabkach od paru dni dopiero. Więc nie tylko teraz... Czas na opening. Tutaj były takie do przecięcia, że to będzie mój pierwszy album piłkarski. Tutaj mamy... Nie pokazuj, oglądaj sobie, ja będę pokazywał. Czyli mamy tutaj Official Pure Football, czyli pewnie są opisane, też są ciekawostki o piłkarzach. Zobaczcie, mamy Marquinhosa, Mareza i Usmana Dembele. Bo to są karty specjalne, 3 Holo Gigants, czyli najlepszy album. No ale to połóż, kochanie. I tutaj mamy na tym albumie, zobacz, wszystkie pozycje, kto w jakiej kolejności powinien być. Widzisz? Mamy raz, dwa, trzy, 9 bramkarzy na przykład. Mamy tutaj, i tu jest naklejeczki, żeby sobie numerował numerkami na tych miejscach, gdzie wkładamy kartę. A tu masz napisane, kto powinien być w jakiej kolejności. A na tej karcie na przykład jest napisane, jaki ma numer? Nie, tu masz napisane, synku, tu masz napisane, jaka karta, jaki numer. No jaki numer, a tu masz naklejeczki, żeby naklejać sobie, że na przykład pierwsza, druga, trzecia, tak? Tak mi się wydaje, że to o to w tym chodzi. To teraz przechodzimy do pierwszej paczki. Pierwsza paka. Pierwsza paczuszka. O. Gorecka, lewy z nim długo grał. Thuram. Rafinha, fajnie. Powiedz, kto to tatu? Havertz i Gundogan, czyli razem, i tak. Tu jest ciekawostka, razem w reprezentacji Niemiec zagrali 21 razy, a pierwszy mecz był 20 marca 2019 roku. I Gundogan jest w Manchesteru City. Go znam, Gundogana. Dobra. Co? Koulibaly. Koulibaly. Z Senegalu, dobry zawodnik. Znaczy on jest z Anglii, pokazana jest angielska flaga. Widzicie? Albo to angielska flaga Chelsea. Nie, on jest z Senegalu, patrz. A z Senegalu, no widzę, dobra, masz rację. Ale ci się trafiło dobrze, pokaż Neuer. Z drugiej strony. Znaczy nie Müller, tylko Neuer. No, ja Müller. Po tym Müller powiedziałeś. Lionel Messi! No nie, Messiego, ja! Yes. Pokaż zadowolenie z Messiego. O, i powtórka. Powtórka karty, mamy pierwszą powtóreczkę, czyli masz już do wymiany. Ale nie na tym odcinku. Nie, ale do z kimś do wymiany. Wiem, dobra. Kolejna paczuszka, tutaj dobrze posypał na koniec. No, dobrze. I uwaga. Romero. Poczekaj, nie tak szybko, no. Romero, no, dawaj. Immobile. Nie Immobile, tylko Immobile. Immobile. Diego Silva, Alisson. Alisson, Alisson ładna Becker, karta. Ładna. Winner, Thiago. Modryk. Rostek, pewnie mój kolega ze szkoły będzie chciał się za niego wymienić, bo on z Ukrainy jest. W Chelsea gra. Giroud. Oliver Giroud i pamiętasz Neymar. Pamiętasz swoją piosenkę, Giroud? Tak.
Żlu. To I jest Neymar. Neymar. O, dobra karta. A pokaż ciekawostkę o Neymarze. Zobaczmy, co tutaj za ciekawostka. W Paris Saint-Germain rozegrał już 165 meczy, strzelił 115 goli i to wszystko. W 92 roku się urodził Brazylijczyk. Super, oczywiście jak oglądacie, to już te dane mogły się zmienić o jeden lub dwa, bo na przykład rozegrał kolejny mecz, czyli kolejne No. bramki. I trzecia paka, poczekaj, kochanie, to najpierw zbierz tutaj te wszystkie karty w jedno, żeby był porządek. Dobrze. Tu przypominam jeszcze, zobaczymy, ty sprzątaj, a ja tu pokażę, co jest jeszcze w tej gazetce. Są informacje o Argentynie. To są najnowsze karty, które właśnie dopiero weszły i mają fajny, zielonowy, neonowy koloryk. I jakaś tam Już reklama. nieważne, czy Top to class. Pure football. Prawdziwy będę miał już dużo futbol. kart, co nie Dobra, ma mamy ten. dużo jest. To masz ile? Z ilu paczek karty? Z trzech już Trzech, paczek. tak, ale jest jeszcze Została jeszcze czwarta. Jedną ostatnia. otworzyłeś przed nagraniem, bo nie mogłeś wytrzymać. No i jeszcze trzy te hologiganty. No, ale nie, trzy hologiganty były. No ale No trzy, w tak. sensie, że cztery paczki będzie. O ja, Getse! Ekstra! Getse. Pulisic. Dobrze. Pulisic. Jest Courtois, twój yeah! ulubiony Courtois, Bramkarz. superosko. Ja przeczytasz Przeczytać ciekawostkę? ciekawostki? Okej. Okay. Ciekawostki o bramkarzu. W Realu Madryt rozegrał już 197 meczy. Strzelił 0 goli. Urodzony w 92. I to w czerwcu, czyli niedługo będzie miał urodziny. W czerwcu czy w maju? W maju. Czyli w maju, 11 maja Courtois ma urodziny. I kolejny. Rodrigo, fajny. Rodrigo. Fajny. Podobają mi się te z tyłu, fajnie te No, karty były. bohater Chelsea. Bohater rewanżu Chelsea. Strzelił dwie bramki. Kto to? Rabiot. Rabio. Rabiot. Nie, ale Rabio się chyba czyta, jak dobrze kojarzę. Okej, okay. I tu kolejny Davis i duet Davis Musiala. i Musiala. Ile razem mecze rozegrali? Davis, powiem tylko. Davis jest z Kanady, a Musiala jest z Niemiec. Dobrze. Ile mecze razem rozegrali? 69. 69. Okej, okay. Kolejna karta. Modric. Modric A, tutaj. poczekaj, Olek, Olek, o czym zapomniałeś powiedzieć? Zostawcie ławkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I jak chcecie Dii. więcej kart, to piszcie. Nie wiem, czy będą komentarze ustawione, ale piszcie gdziekolwiek albo dawajcie nam znać. Modric, Luka Modric, aż Modric przede wszystkim łapkami w górę. i Gnabry i Gnabry. ciekawostka o Gnabry. Gnabry w reprezentacji Niemiec rozegrał 39 meczy i strzelił aż 21 goli. Oj, to Wow! jest upalna Okej, okay, Osko. nauka. Super. Czadzior, że masz, zaraz Nie? będziesz wkładał do tego Nie. albumiku. Ja się z wami żegnam i pa pa!